babe'a. Daj szybko mema i mini też daj. Potrzebuję ich dzisiaj poka. Popopopoka i wielka foka wchodzi do oka misia. Poka, poka. Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi swój talent, poka, poka mi muzykę, poka mi memy wspaniałe. Poka, poka miniaturki, poka, poka mi tu gości, szorty też do przegląd oraz komentarz aktualności. Dzień dobry moi drodzy, poka, poka, przegląd oraz komentarz aktualności. Dzisiaj sprawdzamy sobie co piszczy w na czasie, a nawet nie piszczy, tylko śpiewa Baila, Baila, Bejba. Nie, Baila to było Margaret, a to jest Bejba oczywiście, Blanka eurowizyjna, nasza kochana, cudowna, wspaniała. Blanka, której niestety nie udało się, ale było tak blisko. Półfinał był jej. Ta piosenka na pewno zostanie w naszych głowach na długo i na długo dłużej niż piosenka Rafała Brzozowskiego z zeszłego roku, czy tam sprzed 2 lat, już nie pamiętam. Nieważne, ważne jest to, że lecimy z Poka Poka i będziemy sobie teraz przeglądali memy z grupy Zdupynators, będziemy przeglądali wasze talenty. I teraz uwaga, podsyłajcie mi talenty, bo już się kończą. Przepraszam. To był mój talent. Jeżeli macie jakieś talenty tego pokroju, tylko nie wysyłajcie mi muzyki, błagam, kurwa, bo ja tego nawet nie będę oglądał, nie będę tego słuchał. Muzykę mi wysyłajcie na osobnym poście na grupie Zdupynators. Wysyłajcie mi talenty na pokabydlaka itp.itd@gmail.com. Tam wysyłajcie swoje talenty swoich znajomych, swojej koleżanki, kogoś, kto się wstydzi, mamy, czy szydełkuje, kurwa, czy pięknie maluje, czy robi, nie wiem, z gówna pączki. Wysyłajcie te rzeczy tam. Oprócz tego będziemy oglądali co? No tak jak mówię, memy, miniaturki, no i sobie shortsy, TikToki sprawdzimy. A zaczniemy od tej nieszczęsnej karty na czasie. Sprawdźmy ją! Poka, poka mi bydlaka! Poka, poka mi bydlaka! No i oczywiście, że Blanka solo pol... Solo, solo! Poland.pl. Właśnie, co jest, kurwa? Ach, ja już wiem dlaczego. Ja już, kurwa, odgadłem, słuchajcie. Pamiętacie, jak się zastanawiałem kiedyś, chyba to było przy Andziaks i Luce, dlaczego, że pojechaliśmy do Włoch i tam jest napis jeszcze IT. Takie malutkie IT. To jest po prostu ikonka, to jest emoji, kurwa, flagi, który się tutaj nie wyświetla. I tak samo pewnie tutaj była flaga Polski, dlatego jest PL. Blanka solo Poland, second semifinal. No i bardzo dobrze, wszystkiego najlepszego. No ale kto powinien pojechać na Eurowizję? Oczywiście, że Kubańczyk i Trip Stano! Kubańczyk musiał zrobić piosenkę, żeby wrócić do Oli Ciupy. No i dzięki temu wrócił, bardzo dobrze, bardzo... Jeżeli oni nie będą razem, to ja nie wierzę w internet. Kizo, featuring Cabaretto, Gruby Mielski, Borikson, Koloseum, produkcja Bimelo. No trochę tutaj, kurwa, jest tych osób. Cabaretto, Gruby Mielski, Borikson. Jest grubo i to nie tylko za sprawą Mielskiego. I jest grubo też na dachu, Matlane Dach, produkcja Gru. No otóż słuchajcie, tutaj jest taka sprawa, ja tego puszczać nie będę, bo chyba prawa wejdą, ale to by było chujowe, gdyby prawa weszły, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo słaba rzecz. Otóż to Kostka wrzucił wczoraj i ja wam przeczytam, jaki był opis wczoraj tego, bo... Dobra, może puszczę fragmencik, to zrozumiecie, o co chodzi. Słyszeliście to, nie? I teraz patrzcie to. Ja pierdolę. To jest, kurwa, bezczelne. To jest totalnie bezczelne, bo to nie jest inspiracja. I teraz tak, ja wam tylko przeczytam, jaki był opis wczoraj tego, bo to jest dosyć zabawne. U Kostki na Twitterze. The instrumental of the song was created from scratch by Łukasz Niebrzydowski in consultation with Mateusz Rozkosz. All rights are reserved. A nie jest all rights reserved? All rights are reserved. Kurwa, uczysz się tego 5. rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. All your bases belongs to us. No to patrzcie, co teraz jest, kurwa, w opisie. Geneza powstania utworu. Prowadzę jako Matlane Music na TikToku content i tworzę własne zwrotki dla mainstreamowych utworów. Własne zwrotki, kurwa, nie moja muzyka, ale własne zwrotki. Wiem coś o tym, bo robię dosłowną parodię, tylko ja tam nie ukrywam, że robię dosłowną parodię. Moja wersja utworu Lost Frequencies Reality stała się viralem na całą Polskę. Stworzyliśmy więc wraz z grą coverowego utworu. Instrumental do utworu Dach został stworzony od podstaw ze zmienioną linią melodyczną, czerpiąc inspirację z kawałka reality. Czerpiąc inspirację! Co wy pierdolicie? To jest po prostu zerżnięcie 1:1, a nie czerpanie inspiracji. No dobra, ale olejmy to, lećmy dalej. Uzumaki, szpaku, Uzumaki, forma ostateczna. To ma tylko 250 tysięcy po 20 godzinach? Kurwa, myślałem, że będzie miał zdecydowanie więcej. No jak widać, Ola Ciupa się lepiej sprzedaje. Fausti, nie pytaj mnie, Fausti. O Boże, to jest Fausti, przecież to jest ta z Gen Z, kurwa. Aż muszę to zobaczyć. Szeptałeś, życie to okazja. O Jezu, czyli Rihanna vibe, kurwa, połączona z Versów troszeczkę. No ale dobra, no nie będę...
nie jestem tutaj od oceniania muzyki w tym wypadku, bo musiałbym być bardzo kurwa złośliwy. LED 3, mamasz Croatia, czyli Chorwacja jest dosyć wysoko u nas w tej eurowizyjnej rzeczy. No proszę, proszę. Uber Mustang, Mustang Reziego na Uberze i taksi, nocne upalanie, featuring Czajnik i Zlot, coś tam, nie wiem co. No ale jest tutaj dziewczyna ze skórzaną dupą. Skórzana dupa i auta dobrze się sprzedają, jak doskonale o tym wiemy. W ogóle wszystkie rzeczy motoryzacyjne, chociaż w przypadku Greed Girls z F1 czy też tych z żużla już tak nie będzie koniecznie. O Jezus! Słuchajcie, kurwa, dwóch najbardziej wkurwiających twórców naraz! Nie wierzę, że to widzę! Nie będę puszczał muzyki, ale ja nienawidzę tego kurwa gościa z tym kapturem. On podchodzi do ludzi, zabiera im na przykład telefon i potem ale się uśmiecha, bo ma taką fryzurę! A, no to mogłeś mnie sprankować, jak masz taką fryzurę, spierdalaj, kurwa! Ja się dziwię, że nikt go nie wystrzelał po ryju jeszcze, nie? Serio. Czego najbardziej żałuję? Kartonik. Porozmawiajmy, kartonik. To jest taka, kurwa, powiem wam, miła miniaturka. Taka, że patrzysz na to i sobie i bije z niej ciepło. Bije z niej ciepło, nie ma w niej jakiegoś oszustwa. Tak jak na przykład, jak wylecieć ze szkoły w Wacy. Waporyzuje na nauczyciela, a mi trochę oczy pod... zmienili. Dalej mamy Zusję, matrioszka. Kilka osób się przesrało, że Zusję tutaj jednoznacznie nie opowiada się za Ukrainą, tylko tak trochę tutaj, że rosyjskie fajki, rosyjski szampan i tak dalej, no ale z tego co wiem, tak mi się wydaje, to Zusję pochodzi z Ukrainy, nie? Może się mylę, ale wydaje mi się, że tak, no. Chociaż nie są to niebieska i żółta, niebieskie i żółte serduszko, tylko niebieskie i białe. Brakuje czerwonego wtedy, ale tu jest czerwony. No to może to się wydawać dziwne wtedy. Imagine Dragons, Crushed, no to jest na Ukrainie kręcone. Tak a propos. Wini i Mateusz Borek, rozmowa. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Tam Mateusz Borek dopierdolił, że kurwa, nie mieliśmy auta, ale zawsze u nas się dobrze jadło. U nas była uczta intelektualna, ale nie mieliśmy samochodu. No, Borek nie należał do biednych osób, tylko po prostu nie mieli samochodu i tyle, no. Jezus. Marina, Forever 21. No i sprawdza się to. Wypięta dupa i samochód, czyli tak jak u Reziego. Marina, idziesz dobrym tropem. Trzeba wypinać dupsko i pozować przy drogim samochodzie i wtedy będą wyświetlenia. Uczę Denisa, jak być przeciętnym influ, Lexi Czepin. O Boże, jaka w ogóle miniaturka. W ogóle Denis powinien mieć, jak ma tak rozkraczone nogi, powinien mieć takiego camel toe, ale takiego męskiego camel toe. Takie oczy ważki tam powinny być, to by było śmieszne. Polska będzie bogata, jeżeli pozostanie krajem frontowym dla USA. Rafał Zaorski, obstawiam, że Chiny upadną. No ten Rafał Zaorski, wiecie, z jednej strony dobrze obstawia i wygrywa miliony złotych, szczególnie na wojnie się wzbogacił, ale z drugiej potem stracił, kurwa, praktycznie te wszystkie pieniądze, ale potem znów zyskał. No i tak to wygląda w tym, kurwa, biznesie. Podszywam się pod Żugajkę, Julia Żugaj. Słuchajcie, ostatnio miałem dla Kolegium Civitas jakieś takie, nie szkolenie, tylko wykład i jak były pytania na koniec, to jedna dziewczyna się zapytała, czy znam Julię Żugaj. Już jest Żugajku. Kurwa, tyle. Już jest. Garden of Banban 3. Cała gra. Premiera. 700 tysięcy prawie wyświetleń w 6 dni. Admiros. No ładnie, kurwa. Co to są za gry, że mają tyle wyświetleń? Jak ja bym w to grał, to miałby pewnie 1000. No dobra, to wszystko. Nieudany występ charytatywny. Stand-up. A, Antoni Sierk Dąbrowski. Tak, tak, widziałem to, że był w klinice leczenia depresji, chyba tak mi się wydaje. Nie Antoni Sierk Dąbrowski, tylko jego gość. No taka to historia typowa, życiowa, można by rzec. Dobra, to teraz typowo życiowo wejdźmy w shortsy, które zrobią nam dzień. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Mamiko, mamiko zakłada gorsety. No i co? No i zakłada gorset. A, no i po prostu zakłada gorset, wiąże go, no bo ludzie, bo ona stąd się wywodziła, nie? Jakby 10 lat temu zasłynęła z tego, że wiralowo ludzie wrzucali, jak ona gorset. Co on kurwa robi? O Jezus, Boże, Boże, Boże. Odwracanie uwagi, cyk, tak, o, puch, puch. To jest Jarek Rogowski, pozdrawiam serdecznie. Jarek uczył mnie Krav Magi 10 lat temu, wystąpił też w kilku odcinkach z dupy. No i ma też swój kanał, Born Against Violence, gdzie uczy samoobrony w zajebisty sposób. Polecam naprawdę serdecznie, bo on robi świetną robotę. Polecam. Co Jezu, ty czy to Monika Kociołek? Jeszcze się nie przyzwyczaiłaś? Don't Znowu sprzątam twoje brudne skarpety. A od czego są kobiety? No, takie wiecie, 2015 vibe, ale okej, no. Where are you going? Taking a shower. I was going to shower first, and now she wants to shower. I said I was going to shower first. You said that too. A to są te Kardashianki, nie? Yeah.
Nie, nie, nie. Yeah, but no, but yeah. Tak, to są Kardashianki przerobione. No jest to śmieszne, śmieszne zdecydowanie, ale no nie ma co się śmiać, bo tych shortsów jest tyle, ile widzieliście i mi się już nie chce ich oglądać, bo mi się nigdy nie chce oglądać tych shortsów, bo uważam to za stratę czasu, szczerze mówiąc, bo jest to taka rozrywka, która wpada ci do głowy, ucha i potem wylatuje, nic nie pamiętasz, nic nie wiesz i jakby nawet się nie jesteś w stanie zainspirować. Dobra, to teraz wasz bydlak. Muzyki dzisiaj nie będzie, bo nie znalazłem niczego fajnego, ale jeszcze poszukam, spokojnie. Na grupie z Dupynators jest post odpowiedni z tym związany. Natomiast jest bydlak taki. Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi bydlaka. Chciałem, drugi Maćku, posłucham swojego bydlaka, jakim jest sklejanie modeli i robienie różnych dioram. Wiem, że to jak w życiu, jest pełno typków z większymi bydlakami ode mnie, ale jakoś żaden do tej pory nie miał jaj, żeby wywalić swojego bydlaka u ciebie na wizji. Ale wydaje mi się, że był taki. Jako, że pokoleniowo jesteśmy podobnie. O, chcesz mnie na nostalgię wziąć? Na pewno Załebka spotkał się z modelami lub kimś, kto takie rzeczy składał. Miał teczkę na małego modelarza w piesku ruchu, teraz jako 37-letni chłop. No dobra, kurwa, gadasz, gadasz, pokaż mi, Łukasz! No dobra, dioramy, widzę rzeczywiście, że tutaj kurwa na grubo jest. Pancer Lukas. To jest niszczyciel, jakiś lotnisko, nie niszczyciel, tylko lotniskowiec japoński. Rauchen Verboten, czyli palenie zakazane. Ciekawe, czy ci mechanicy palą. No jest tu napracowanko, kurwa, widzę. Te dioramy są naprawdę ładne. Bombki choinkowe, kurwa. Ruskim takie by się przydały. Widzę, że no, to jest coś, czego ja nigdy nie potrafiłem zrobić tak kompletnie. A patrz, tu nawet nie pomalowałeś. No weź ty, kurwa. Chyba, że oni byli tacy szarzy. Po prostu. Nie, tutaj są pomalowani. Nie, już w Feldgrau i tak dalej. Nie, nie pamiętam, jak się ten czołg nazywa, ale pewnie gdzieś tutaj jest napisane. Nie, a to jest czołg z I wojny światowej, tak? To była pierwsza wojna światowa. Oni mieli już takie hełmy? Mieli takie hełmy. Tak, tam był. Pamiętam, że z pierwszą wojną światową było tak, że oni ruszyli w 1914 roku różne właśnie nacje na te wojny i się okazało, że na przykład niektóre nie mają hełmów, że mają stare umundurowanie jeszcze nie z czasów wojen napoleońskich, ale z XIX wieku. Czyli to nie były takie zmodernizowane, potem trzeba było zmodernizować. Musieli dostawać hełmy, odpowiednie ubrania. Oni mieli, było tak, że niektóre państwa miały kurwa kolorowe ubrania na początku I wojny światowej, bo ludzie myśleli o tym troszeczkę inaczej, że stają naprzeciwko siebie dwie armie i chuj, nie? A potem okopy, Verdun, Ypres i tak dalej potwierdziły po prostu, no jaka to chujowa wojna. No ładne te dioramy, ładne, bardzo mi się podobają. To są takie rzeczy, których mi się by nie chciało robić nigdy w życiu, kurwa, jakbym miał malować, to bym ocipca dostał. Po prostu tak, a teraz tak pędzelkiem, tak tylko tutaj tę kropkę, kurwa! Dobra, bydlaki, talenty za nami, lećmy, kochani, z memami. Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi bydlaka. Czy wiesz, że istnieje afrykański gatunek kogutów, angielski kok, który ma absolutnie czarne pióra i skórę, ma nawet czarne jajka. Jeżeli w to nie wierzysz, pisz w wyszukiwarce Google Black Cock. To jest tak stare, kurwa, ale tak stare, tylko że na nowo zrobione, że ja nie mam pytań. Dzień dobry, kurie z tej strony. Niestety, ale nikogo nie zostałem w domu. Będę w poniedziałek. Jesteśmy na cmentarzu. Będziemy o 15. Proszę przyjechać o 15.30. Ja już skończyłem pracę. Czekałem u państwa pod domem 15 minut i nic. To przesyłka z prezentem dla syna. Musi pan ją dostarczyć jeszcze dzisiaj. Niestety, ale skończyłem już pracę. Widzimy się w poniedziałek. Wesoły świąt. Dobrze, skoro chce pan stracić pracę, to załatwione. Nie wie pan, kim jestem i co mogę. Na pewno, kurwa. Na pewno. Każdy po maturach. Jak to wyszło ci inaczej? Gwiazda porno wrzuca darmowe 5 minut, żebyś kupił całość. Ja zwaliwszy po 2 minutach. You have no power here. Playing a single player games, really? A man of your talents? It's a peaceful life. Ja tak mam na przykład, ja nie jestem multiplayerowcem prawie w ogóle. Kiedyś tak mocno Call of Duty, ale później już mi się odechciało. I mówimy o Modern Warfare, a nie o kurwa Warzona. I told my daughter to grab her mask so we can go to the store. This was the mask she grabbed. This is the way. Her, he must be thinking about other women. Baby, it's kinda crazy. Nie, Boże, proszę, nie! Z czego robicie kotlety? Szukamy jakiejś odskocznie od standardowych kotletów. Kalina Dobrowózna. Z gówna, kurwa! Oh god, it's so good. Kategoria przypadkowo. Pacjenta przyjęto na SOR z dolegliwościami mrowienia w cewce moczowej i zaburzeniami odpływu moczu. W trakcie wywiadu pacjent zgłosił, że rozbierał skrzynkę z narzędziami i przypadkowo wkręcił 10 wkrętów samogwintujących w cewkę moczu. Nice. Czego ten szak szuka? Pewnie pomidorów. O nie! Ktoś wrzucił je do kosza. No to niezła NBA się odpaliła. Boże, cudowne, cudowne, it's a kind of magic. Nie po to grałem w Wormsy, żeby nie wiedzieć, co się za chwilę stanie. Święty granat ręczny, holy hand grenade. We have the holy hand grenade. Yes, of course, three. To
Dokładnie tak. Najważniejszy fundament przyjaźni to nienawiść do tych samych osób, wspólne obżeranie się i alkohol, pomoc w stalkowaniu crusha, oznaczanie się pod memami. No, napiszcie w komentarzu, która z tych rzeczy jest najbardziej. I wish America could go back to the 50s when things were simple. I'm secretly gay. I have polio. I can't get through my day without a shit ton of drugs. I'm not allowed to wear pants or go to college. I beat the shit out of my son and molested my daughter and no one will ever do a goddamn thing about it. America! Fuck yeah! In Poland, this is sad. I weź to człowieku, wytłumacz komuś z zagranicy. Bez, beza. Bez i bezy, bezy, bez bzu. Bez, 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 bez bzu i bez, bez. If there's a word that somebody knows in the Polish language, it is kurwa. Można się zajebać. Sytuacja z wywiadówki. Pana syn został przyłapany na paleniu marihuaniny. Ojciec powiedział, skąd ją ma? A swojego najlepszego przyjaciela. Ojciec wycierał łzy. Naprawdę tak powiedział. Tiny rabbit is obsessed with giant girlfriend who's 4 times his size. Trampling. Me after making a peanut butter sandwich. Nie oblizujcie tego noża. Znaczy, możecie sobie oblizać, ale nie wsadzajcie go z powrotem do peanut butter, pamiętajcie. She ate pumpkin seeds, pooped them out and then they started growing. Here, she's sitting next to her work. Naprawdę taki korgas tak zrobił? Weźmiesz córkę na polowanie? Nie, będzie jak piąte koło u wozu. Piąte co? Nowa technologia, pracujemy nad tym. Startupy be like. Dziewczyny z wąsami. Jesteś piękna i odważna, dziękuję. Faceci z wąsami. Nie zbliżaj się na odległość 100 metrów od podstawów. Kurwa. Kiedy jesteś w gościach i spuszczasz wodę, ale ona zaczyna się podnosić. Kurwa. Been there, done that. A najgorzej było ostatnio rok temu, jak wracaliśmy z Neapolu do Vareze. Nie, właściwie tak, do Vareze jechaliśmy. Była stacja benzynowa i tam było 8 kabin. Ja poszedłem, naprawdę, myślałem, że już nie wytrzymam i udało się, siadłem, super, spuszczam wodę, a ona się podnosi, kurwa, i wiem, że nie mogę już jeszcze raz nacisnąć, żeby zaczęła się spuszczać, ale tam się okazało, że była automatyczna spłuczka i wykryła mnie w fotokomórce i zaczęła się podnosić znowu i się wylała na wszystkie kible, bardzo szybko stamtąd uciekłem. Okrutnik, no. Co miałem zrobić? Krótko o poziomie mojego angielskiego, ułóżcie zdanie ze słowa hello, ja, hello, kto dzwoni? Tumulec. Obok mnie otworzyła się restauracja meksykańska w lokalu, w którym wcześniej była restauracja chińska. Zamiast namalować nowy mural, domalowali pandą sombrero. No i git. Moim zdaniem spoko pomysł. Ale to pewnie jakaś nieprawda. Therapist. The drip drawer isn't really. He can't hurt you. The drip drawer. Sonika jeszcze ma na szyjni. Kiedy dowiadujesz się, że wykres funkcji f od x równa się x plus 16, przechodzi przez punkty 4,20 oraz 21,37. Jaka miła niespodzianka. Zawsze tak. Jeszcze 6,9 jak tam wyjdzie, to o, już w ogóle. Listen to me, L'Oreal. I'm Loreen. I don't care what's your name, I just came here to win. You're kinda crazy, baby. No, jaki chujowy mam! Molly Wesley preparing breakfast for Harry Potter, Ron Wesley. No dobrze, co pana do mnie sprowadza? Tramwaj, zapisuję. Nieaktywny seksualnie. Kurwa! Every other curse in every other language. If there's a word that somebody knows in the Polish language... Dokładnie tak. Jak poprawnie podaje się brytyjskie żarcie? Ja bym to zjadł, kurwa, o co wam chodzi? Kiedy kot zobaczy, że myjesz swoją dziewczynę językiem, ale tylko w jednym miejscu. Czy ty jesteś głupi? Koty to widzą. Właśnie, seks przy zwierzętach. Get some help. Do not use blade to open her, I only date bad guys. Wydział chemii. Biblioteka świadczy usługi międzybiblioteczne tylko pracownikom i doktorantom w chuj. Wydział chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak w chuj. The cast of The Office look like they are about to drop the hottest software update of 2007. No, wyglądają jak Silicon Valley, 100%, kurwa, takie chłopaczki. To nie była faza, mamo! Nadal słucham Celine Dion! Nie mogę jednocześnie świetnie pracować i mieć negatywnego wyniku testu na narkotyki. Ba! Znacie studentów? Mike Tyson presented by Netflix. Would you poop in the shower like this? Or like this? Przez te gadżety przestaliśmy spędzać czas z bliskimi. Kiedyś to było. Wspólne wyjście na publiczną egzekucję albo umieranie na dżumę całą rodziną. Policjant spisuje mnie za fałszowanie pieniędzy. Ja wsuwając mu do kieszeni banknot 750 zł. Może się jakoś dogadamy? Oh look, a third. Furasy. Furasy. POV 13 na afterze. Your line looks bigger. Ja mam urodziny. Hej, ja mam urodziny dzisiaj. Another actor's life destroyed by drugs and alcohol. On się Gribo nazywał? Nie pamiętam, kurwa. Top 3 śmieszne ksywki, którymi nazywają nieznajomi moi. Top 1. Jeszcze raz się do mnie zbliżycie, kurwa, zgłoszę. Zanękanie na psy, kurwa, nie żartuję. Tym razem o czym się ode mnie typie. No dobra,
Postalkowaliśmy sobie wszystkich, memy wystalkowane, wszystko wystalkowane. Żegnam się z wami. Miałem wczoraj, nie, mam za tydzień urodziny, pamiętajcie o tym. To chcę, żebyście pamiętali o tym, że mam za tydzień urodziny w sobotę, więc następny odcinek będzie może urodzinowy, zobaczymy. A póki co dziękuję wam bardzo, do zobaczenia już niedługo, niebawem. Pa, pa! I